Witajcie moi drodzy, z tej strony Jankos. Jak widzicie, nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu Nocturna. I będzie to Kiana, dlatego że większość z was chciała Kianę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Takie były komentarze, zresztą widzicie. Jeżeli komentujecie i mówicie Kiana, to zagram Kianą. Jeżeli komentujecie i mówicie... Okej, dobra. Niektórzy mówili na przykład Janna pod Lotality albo Braum. No to takimi postaciami grać nie będę, chyba że jakaś trollgierka. Ale no, Kianą jeszcze mogę zagrać, bo nie jest tragiczna. A co do takich trollololololol postaci, no to jeżeli naprawdę chcecie to zobaczyć, to mogę normalka zagrać i zagrać jakimś trollem, no ale na rankedach raczej Lethality Janom, żebym nie wymiegnął, czy brałbym. W każdym razie, co do Kiany. Zagram Kianą dla was. Ostatnio zrobiłem pentakill na Kianie, znaczy ostatnio, to było tam już chyba z 2 miesiące temu. Ale wiecie, pent nie robi się na co dzień, więc to nie tak, że ostatnio, to znaczy wczoraj. Runki, Dark Harvest, Sudden Impact, Zombie Ward, Revenge Hunter, do tego bierzemy sobie darmowe buty CDR-ka. No więc zacznijmy od tego, że Kiana na tą chwilę moim zdaniem nie jest dobra w dżungli. Dlaczego nie jest dobra w dżungli? Dlatego, że bardzo wolno farmi i jest zależna od ganków. A postacie, które teraz wolno farmią, są zależne od ganków, są po prostu gorsze. W związku z tym, że niestety meta jest taka, że creepy w dżungli dają dużo expa, jeżeli nie farmisz, będziesz do tyłu. Ja gram tą Kianą na Gravesa. Jeżeli Graves buduje Ninja Tabi, to już będzie ciężko. Oczywiście Kiana to Assassin. Podobnie jak Nocturne, podobnie jak jakiś tam Rek'Sai pod Lethality, podobnie jak Zed, ale to już nie jest dżungler oczywiście. Teraz okej, nie potrafię sobie Kha'Zix. Postacie, które są asasinami w dżungli i się nafidują, będą one-shotować innych. Więc jeżeli grasz Kianą i się napidujesz, to będziesz one-shotować innych. I nie ma to znaczenia, że jest słabsza czy gorsza w dżungli, bo tak samo działałaby Kiana na midzie czy nawet na supporcie. Jeżeli jesteś napidowany, to i tak będziesz zabijać, i tak będziesz zabijać. Ale ciężko jest być napidowanym, dlatego że bardzo ciężko jest farmić. Jesteś zależny od ganków, jak mówiłem wcześniej. I tak dalej, i tak dalej. Więc spróbujmy zagrać najlepiej jak możemy. Spróbujmy nie dość, że nieźle farmić, do tego gankować. No i zaczynamy. Jesteśmy już w grze. Jak widzicie, nie kupiłem trinketu, ale to dlatego, że po prostu zapomniałem. Jak widzicie, boom, już mam trinket, nie zapomniałem. I no, oczywiście jak wchodzisz z bazy i zapomnisz kupić trinketu, ten trinket pojawi się w twoim ekwipunku, więc to nie powinien być problem. Co do Kiany i jej clearu. Zaczniemy sobie czyścić las od Red Buffa, dlatego że Kiana najlepiej czyści las od Red Buffa. Jeżeli zaczniesz Kianą kiedykolwiek od blue... Okej, to jest bardzo ważne, moi drodzy. To jest naprawdę bardzo ważne. Nigdy, ale to przenigdy, chyba że was po prostu trzymają za wasze orzechy i każą wam zacząć od blue, no to wtedy okej, możecie od blue zacząć, ale jeżeli tego nie robią, to zawsze zaczynajcie od red buffa. No nie ma sensu zaczynać od blue buffa Kianą, tracisz większość życia, jesteś do tyłu przez to, nie masz regeneracji zdrowia, gorzej się, jest beznadziejnie. Blue buff na Kianie to jest naprawdę ostateczność. Dlaczego talizman? Dlatego, że talizman blokujemy naszym Q i potrzebujemy talizmanu, żeby farmić. Kiana dostała naprawdę dużo nerfów, m.in. 15% attack speeda mniej na W, mniejsze obrażenia z Q, mniejsze obrażenia z E, więc jest gorsza, no ale spróbujmy. Z Liszem jesteśmy w stanie ten las wyczyścić. No mam nadzieję, że nie będę za bardzo tył w expie za Gravesem, ale jest na to duża szansa. Graves teraz jeden z tych silniejszych dżunglerów. Chciałem również powiedzieć o tym, że oglądacie ten odcinek prawdopodobnie już po tym, jak wyszły najnowsze patch noty, a ja ich nie nagrałem, to dlatego, że jest przerwa w sezonie w LoLu, tygodniowa przerwa między grami profesjonalnymi i po prostu nie jestem w tym momencie w Polsce ani w Niemczech i dlatego też no, nie udało mi się niczego nagrać, znaczy to już wiem, więc niestety na moje patch noty będziecie musieli poczekać. Okej, okay, to jest dobre. Znaczy to nie jest dobre, bo nasz botlane zginął. Jak widzicie, tak w ogóle to ja cały czas creepy kajtuję, nie? Zwróćcie uwagę na to, jak zabijam te creepy. Nie stoję, nie autoatakuję non-stop, tylko cały czas staram się je kajtować.
Dlatego, że jeżeli nie kajtujesz flipów, tracisz za dużo życia. Ale okej, okay, co jest w tym dobre? Dobre jest to, że może uda nam się skankować tą linię. I to jest właśnie no fajne na Kianie, bo Kiana jest beznadziejna, jeżeli nie dostanie kili na początku gry, a ich duobot naprawdę musi teraz puszować, prawdopodobnie mają samą nerfę, więc... Czy oni naprawdę się teraz cofają? Okej, okay, no nie wiem skąd ta decyzja, ale jestem pod wrażeniem, bo myślałem, że to będzie free kill, a jednak free kill to nie będzie. Dobra, udało nam się zdobyć jednego killa, teraz spróbujmy stąd wyjść. Dobra, mamy double buffa na Orianie, oni żyli dużej ilości samonerek. W takich walkach bardzo ważne jest używać Q z niewidzialnością, żeby was po prostu nie widzieli, tak? Bo z Q z niewidzialnością jesteście w stanie kajtować. Możliwe, że popełniłem lekki błąd, bo wydaje mi się, że mogłem zabić Syndrę. Tak mi się, takie mam wrażenie, mogę się mylić, bo... Nie jest 100%, ale może mogłem zabić Syndra. Co do run, jak widzicie, ja użyłem Dark Harvest, Sudden Impact, Zombie Ward, Venus Hunter, darmowe buty i cederka. Ja chyba o tym nie mówiłem wcześniej. W każdym razie chodzi o to, że potrzebujecie na Kianie darmowych butów, bo każdy, jakikolwiek gold, który macie, wydajecie na itemy ofensywne. Bo dzięki temu farmicie troszeczkę lepiej. Ja nawet nie wiem, czy kupienie maczety nie miałoby tutaj większego sensu niż kupienie tego, co kupiłem, czyli podwójnego longsworda. Ale oczywiście podwójny longsword daje nam bardzo dużo w walkach, więc no, liczymy na to, że będziemy walczyć. No ten Graves tak bardzo agresywnie gra, za bardzo nie zwraca uwagi na to, co się dzieje na mapie, co jest oczywiście dużym plusem. Chociaż moja drużyna, no też musiałem naprawdę wymusić na tej Orianie, żeby ona do mnie przyszła i ze mną zawalczyła. Zaczekajcie, Graves miał blue teraz i wcześniej? A, czyli on mi porwał moje blue. Zdążył porwać mi moje blue? No dobra, jestem trochę pod wrażeniem, że zdążył to zrobić, ale to nic, bo dostaliśmy już 2 kile z tego Gravesa, więc mój duobot też zaczął wygrywać. Generalnie wydaje mi się, że mój duobot ma bardzo dobry matchup, tylko po prostu popełniły błąd na początku gry. Ja, moim zdaniem jest niemożliwe przegrać. Na Otilusem, Jaszką, na Lulu i Jinx jest... nie da się tego przegrać. Po prostu musieli popełnić błąd. No top lane jest zdecydowanie cięższym matchupem, no ale powiedzmy, że o ile będzie używał Arki, jest okej. Red Smite. Red Smite oczywiście również praktycznie co gierkę, praktycznie zawsze jest to mus. Z Red Smite'em jesteś w stanie być bardziej tankowny, ale też obrażenia ci się zwiększają. Blue Smite nie jest tragiczny, jeżeli chcecie robić Blue Smite, to jest w porządku, ale Kianom, jeżeli grasz pod Assassina, to jak ona wyszła, miała tyle obrażeń, że praktycznie one-shotowałeś się wszystkimi skillami, tak? Użyłeś wszystkich skilli, jest duża szansa na one-shot. Teraz już tak nie jest. No niestety nie uda nam się tutaj zdobyć killa. Niestety nam się killa nie uda zdobyć, Jaszka zginęła w tym momencie. A no trochę smutno, bo nasza Orianna dostała 2 kille i dostała double buffa i blue buffa zaraz potem i nadal zginęła tej Syndry, no ale zdarza się. Syndra jako tako dostała lekkie nerfy w ostatnich patchach, co nie zmienia faktu, że jej obrażenia są nadal bardzo wysokie, więc jakby to się nie zmieniło. Możemy spróbować skankować bota, jest szansa, że będziemy w stanie to zrobić. Mała, bo oni się będą cofać po tej fali, ale jeżeli będziemy... Dobra, okej, okay, dostaniemy killa. Nautilus może zginąć, ale killa... nie. Mamy healer, dobra, nice, to było dobrze rozegrane. Skoro tak, to zabiję tą osobę i tyle. Użyli i heala i flasha, więc jakby no nie jestem zły. Nie uda nam się zdobyć dubla, ale to nic. Ty, ten Graves musiał zacząć od mojego buffa, czyli oni musieli zinwajdować na pierwszym poziomie. Ale ja jestem przyzwyczajony, ludzie bardzo lubią mnie inwajdować. Ja sporadycznie naprawdę, raz może na 20 gier inwajduję na pierwszym poziomie. Nie lubię, jak ludzie to robią. A to dlatego, że wiecie, ja gram profesjonalnie i rzadko zdarza się, żeby na pierwszych poziomach coś się działo w grach profesjonalnych.
Co nie zmienia faktu, że jeżeli bardzo chcecie wygrać solo queue, to inwajdowanie od początku gry jest użyteczne, więc nie bójcie się nigdy uczuciami przeciwnika, ok? Nie bójcie się, że zniszczycie go emocjonalnie czy coś inwajdem na pierwszym poziomie. Jeżeli chcecie zinwajdować na pierwszym poziomie i być do przodu, to zróbcie to, co gra. To jest dobra taktyka inwajdowania na pierwszym poziomie. No, Blubapa już nam zabrał ten Graves, co widzieliśmy. Ja nie wiem, czy nie zrobię Merkury w tej grze. Bo mobilitki są fajne, ale Merkury też są fajne, więc zobaczymy. Mam już Warriora, więc nasze obrażenia są dość wysokie. Tu dojdzie do walki drużynowej, ale wydaje mi się, że ta walka powinna być dla nas dobra. Dobra. Dwa potki szybciutko łykamy. Dobrze, nice. Jak widzieliście, ja tam sfleszowałem do przodu i żyłem R-ki, tak żeby oni mieli tak naprawdę czasu na reakcję. Nie mogli mojej R-ki zablokować, więc dostałem double killa, bo no, na tą chwilę mam już takie wrażenie, że moja R-ka coś tam robi, tak, i moje inne skille. Jeżeli na przykład byłbym w sytuacji, w której nie mogę ich one-shotować, to dobrze w takich sytuacjach używać twojego Q z niewidzialnością. Bo jeżeli masz Q z niewidzialnością, to oni po prostu... Mimo, że wiecie, streszowałbym, nie zabiłbym ich, ale zadał sporo obrażenia. Użyłbym ofensywnego Q raz, a potem W na krzaczek i mnie nie widzą. Aśka chce flame'u, ale jesteśmy dla niej mili. Ja bym był szczęśliwy, jakby mintował, ludzie by byli dla mnie mili, ale Aśka mówi, że kurde, ona woli flame. Zastanawiam się, wiecie, gdzie teraz iść. Wydaje mi się, że Heralda prawdopodobnie użyjemy na mida. Bo tam mają tylko 4 plejty, jeżeli udało nam się tą syntę zabić, a ona teraz nie ma flesza. Co do run, chciałbym wspomnieć jeszcze, że niektórzy używają Ultimate Huntera. Nie róbcie tego, bezużyteczna runa. Na Kiana. Znaczy na... Tak, na Kiana, dobrze mówię. Ja bym mógł tutaj spróbować porwać smoka, ale... to jest dość... nie widzą to źle. Nie, jest duża szansa na to, że ja tutaj zginę. No. Troszeczkę agresywnie to zagrałem. Co to znaczy? To znaczy, że wszedłem w 4 osoby, bo widziałem taką fajną Merkelianę, myślałem, że coś tam możemy zrobić. Wymieniłem się jeden za jeden, oddałem shutdowna. To raczej jest not worth it. Ale nie ma tragedii. Wydaje mi się, że Jinx nie zginie, bo Oriana jeszcze nie ma takich obrażeń. Ok, jak widzicie, wybrałem Merkury, a nie mobilitki, czyli będziemy wolniejsi jako tako poza walką, ale przynajmniej no, Syndra będzie sprawiała mniejsze problemy. Chociaż na tą chwilę ja osobiście mam największy problem z Renektonem, bo on jest bardzo tankowny i ma duże obrażenia. Renekton, znaczy takie w ogóle postacie typu tank są bardzo dobre na Kianę, no bo nie jesteś w stanie ich zabić, nie? Postacie typu tank są po prostu dobre, bo ich nie one-shotujesz, grasz assassinem. A Renekton już jest taki, że ma bardzo dużo obrażenia, więc... zróbmy coś takiego. Bo Graves wtedy na... O! Dobra, nieważne. Chciałem tego Gravesa znaleźć i postarać się go zabić, ale nie ma to znaczenia. Renekton bierze nam kampę, on ma naprawdę dużą presję na tym topie. 130 creepów do 70. Będzie problematyczny w walkach. Ale jeżeli cała jego drużyna zginie, to może nie będzie miało to znaczenia. Widzicie, to jest sytuacja, w której... ja nawet nie mogę go zabić, mimo że on teraz robi coś takiego, to ja nie mam takich obrażeń. Znaczy, potrzebujemy Orianę. Okej. Okay. Tu powinien być z łatwością trafiony hook. Albo nie powinien zostać trafiony, bo nie został w ogóle użyty. To jest słaba sytuacja, znaczy zgarniemy tę turę domu. Okej, popełnił błąd ten pan. Podszedł pode mnie. Myśląc, że ja już uciekam. Ale ja nigdy nie uciekam z wałki. No to jest, wiecie, nie? Grasz na Kianę. Nie wiesz, czy ona podchodzi, czy nie? Użyła swojego Q na niewidzialności, co to znaczy? No. Wiecie, co mi się za to wydaje? Że mamy bardzo dobre postacie na ich team. Znaczy, Orianna jest bardzo dobra. Dużo postaci w naszym teamie będzie miało problemy. Będą po prostu kajtowane, bla, bla, bla. Ale Orianna jest dobra. Bo Orianna również kajtuje ich, nie? Orianna to jest taka Syndra. Znaczy Syndra jest lepszą postacią. Tak mi się wydaje. Znaczy Orianna się lepiej skaluje, ale Syndra też się nieźle skaluje. Nie widzę... O.
No to musiało się stać, no to musiało się stać po prostu. To się po prostu musiało stać. Musieli mnie zabić. Nie było tutaj innej opcji. Ale okej, okay, Renekton oddał shutdowna, nie? Więc jakby oni zabili mnie. Ale tak naprawdę przez to, że mnie zabili, to ten Renekton zginął. Z tego co widzę, Syndra też jest martwa. Lulu. No nie, Lulu nie jest martwa, ona tu jest nie trawie hukiem w ścianę. Ale to było worth it, to było worth it. Mogłem to lepiej zagrać, bo mogłem wziąć tego krapa szybciej. Po prostu byłem chciwy o mojego smite'a, mogłem od razu użyć Q, smite i uciekać. I nie zginąłbym. Też to, że Renekton za mną splashował, było trochę dziwne, bo gdybym ja miał swoje W i skoczył przez ścianę, by to zrobił, to nigdy by mnie nie zabił, no ale było blisko, no było blisko. Może powinienem to trochę inaczej zagrać, ale nie jestem pewien, bo mogłem użyć tutaj pół niewidzialności i zostać, no ale oni mają dużo, dużo skilli, ale więc widzę, żeby mnie zabili jakoś. Z Dustbladem byłoby łatwiej. Miałem trochę większe obrażenia, ale to co się dzieje nie jest dla mnie złe. No bo gram sobie z nimi, nie? Oni zawsze mnie szukają, zawsze starają się mnie zabić. Nie ma żadnego problemu, jeżeli chcą tak grać, to niech tak grają. To jest jakby jeden z tych takich plusów, jak grasz Assassinem, że zawsze ludzie starają się ciebie zabić. No ja generalnie jestem bardzo squishy, prawda? Mam tylko 1200 życia, więc jeżeli syndrom nie trafi ze stuna na 11 poziomie, to... Mam te Merkury, które ratują mi dupsko, ale i tak jest szansa, że mnie zabije na one shot. Jak widzicie, znowu, nie? Wszyscy biegną i wszyscy chcą pomóc zamiast pushować. To jest to, o czym mówiłem w poprzednim filmiku. Czy ludzie za bardzo nie zwracają uwagi na nic, co się dzieje jakby na mapie, tylko zwracają uwagę na to, że pushować. Dobra, nie trafiłem niczym, znaczy ta arka miała właśnie być w tych te trzy osoby tutaj, ale... O nie. Okej, okay, uff. Myślałem, że... Źle wyliczyłem. Ale było dobrze. Ta RK mogła być zagrana dużo lepiej, oczywiście, znaczy mogłem ją po prostu nie używać. Bo tak użyłem ją w ciemno, nawet nie sprawdziłem czy oni są blisko ściany, tylko widziałem, że gdzieś tam biegałem, to sobie... Cieszę się, że nie zginąłem. Myślałem, że to jest tak darmowe po prostu, że nie muszę nic zrobić, ale jednak musiałem coś robić. Ok, minusem oczywiście buildu z merkami jest to, że jesteś wolny. Na rzece jestem trochę szybszy, bla 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 bla, bo mam ten bonus pasywki nadal, ale jestem wolny jako tako. Fajnie jak ktoś na ciebie plaszuje, co Renekton? Ostatnio ty na mnie plaszowałeś. No szkoda tego smoka, bo tak to byśmy mieli praktycznie soul point za 4 minuty, a tak to oni mogą trochę tą grę stalować jeszcze. Co do buildu, Yomu też jest bardzo dobre, bo dzięki temu masz większy moment, kiedy możesz łatwiej łapać ludzi. A czyli nie jest tak łatwo grać, my mamy na Otilusa Jaszkę, więc łatwo nam zawsze postacie kogoś zabić. Znaczy Kiana też jest dobra w takich walkach, nie? Jeżeli oni są zesplitowani, ja mogę zainicjować, to też zginą, więc jakby to nie tak, że musimy polegać tylko na Otilusie i tylko na Arsena, ale mamy naprawdę dużo inicjacji. To było bardzo wolne. Jak widzicie, na tę chwilę będziemy powoli do przodu w poziomach, no bo bierzemy im całą farmę z lasu. A co, czego nie zrobiłem na Kianie w tej grze? W sumie co sobie zrobię? Umbra Glaive. Umbra Glaive jest naprawdę super przedmiotem na Kianę. Bo Kiana najlepiej działa, kiedy nikt jej nie widzi. Do tego ona skacze przez 10 ścian, przez W, dzięki W. Więc najlepiej, jeżeli cię nie widzą. No a jak to, jak uzyskać taki efekt? Oczywiście niszczy wszystkie ładne na mapie. I teraz Edge of the Night albo Yomu, albo GA. Ja nie lubię budować tankownej Kiany, czyli jakieś tam Black Libery i tak dalej, bo wydaje mi się, że to nie, po prostu nie ma sensu. Oczywiście w tej grze early game był bardzo fajny, potem jednak już tych kill nie zgarnialiśmy, więc... No gdybym miał tyle killi co Oriana, to na tą chwilę miałem takie przedmioty, że wysadzałbym wszystkich. I tak wysadzam większość osób. No ten ping był taki trochę... Nie wierzę w to. Znowu chciała to zrobić. Nie!
Ale to jest misplay duży. Ale to był duży misplay. Nie wierzę w to, że... Znaczy, kurde, to wszystko przez to, że to jest Infernal Drake, no. Dlaczego akurat jak gram Kianom, to jest Infernal map? Jakbym tam miał flesza, to bym ją zabił. Znaczy, jakbym też zagrał to wolniej, to bym ją zabił. Chciałem ją zabić, zanim ona użyje R-ki. Bo jeżeli ta postać użyje R-ki, to po prostu staje się dużo bardziej tankowna. Ale ta R-ka było to taki, no kurde... Gdzieś podejdzie, jestem ciekaw, ja jeszcze nie mam smite'a, ale no mamy niezłą wizję, dzięki moim wszystkim zombie wardom. Nie potrzebuję aż takich obrażeń. Znaczy, kupując GA i tak dostanę jakieś tam obrażenia na 40 AD, to jest dużo. Ale nie robię się już pod letality. To jest dlatego, że w sytuacji, w której chciałbym slashować, znaczy nie mam flasha, ale w sytuacji, w której chciałem bardzo głęboko wejść do środka, stopaż może uratować mi życia, a ja dzięki temu zrobię walkę. Ty, ja naprawdę nie wiem, co ten Grave zrobi. Jakby awkował. Teraz będzie mi ciężko kogoś zabić, bo w sytuacjach, w których my stoimy w ich bazie, oczywiście moja postać nie jest już taka silna. A jak widzicie, teraz tak fajnie na mi się atak speed polepszy, co? Dlatego, że wuj już ma prawie ten... Wuj już mi daje w tym momencie 15% atak speed, a nie tylko 5. Kiedyś to mało 20 na pierwszym poziomie. Grand Dark Harvest właśnie dla takiej sytuacji, w których uda wam się kogoś zabić Kianom, a potem dalej macie skille, żeby dalej walczyć. I jesteście w stanie jeszcze zadać jakieś tam bonusowe obrażenie z Grand Dark Harvest. Myślała, że przeżyje, biedna. Ale taki burst mam. 1000 obrażeń QWQ. To była dobrze rozegrana gra generalnie, nawet early na game nam wyszło. No w niektórych walkach może udałoby mi się zgarnąć więcej healy. Gdyby nie to, że ta Oriana zgarniała wszystkie kille, no ale okej. Skoro miała kille, to miała kille, damy jej tutaj honorka. Moi drodzy, to był build Donkiany, jakbym go kończył? No, Lethality, tak? Czyli jakiś tam Edge of the Night jest w porządku. Oczywiście itemy typu Yomu są w porządku. Co do kolejności item na Kianę, to też jest wasza wola. Możecie robić tak jak chcecie. Ja osobiście bardzo lubię robić Umbral Glaive jako pierwszy item, ale zapomniałem w tej grze o tym przedmiocie. Co nie zmienia faktu, że to się fajnie łączy z waszym zombie wardem i dzięki temu po prostu niszczycie wszystkie wardy od początku gry. Czy tam oczywiście jak macie ten przedmiot, no ale ja nie jestem ogromnym fanem Kiany przez to, że wolno farmi i jest zależna właśnie od tych początkowych walk, no bo jeżeli Kiana jest do przodu, to jest silna, ale jeżeli jest do tyłu, to naprawdę tragicznie się ją gra. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę, moi drodzy, oczywiście, jak zwykle zostawcie komentarz, jaki filmik chcielibyście zobaczyć następny, jaką postać chcielibyście zobaczyć. Możecie oczywiście zastanowić się nad tymi postaciami, które zostały zmienione w ostatnim patchu. No i co, widzimy się następnym razem, pa pa. Girls with the nails done.